Nuda! Już to widziałem! Musi być coś ciekawszego do roboty. Wow! Wakacje? Jasna sprawa! Jedziemy! W różowym mi do twarzy! Wow! Kto pierwszy w wodzie? Uhu! I żyli długo i szczęśliwie. Koniec. No dobrze, pora spać. Nie chcę! Co? Chris? Nie chcę kołdry! Och, skarbie, spokojnie. Może zamknę okno? Nie, gorąco mi! Okej, gaszę światło. Słodkich snów! O, otwarte okno, jak miło! Kolacja! Ha, spadaj stąd! Próbuję spać! A więc to tak! Zaraz się policzymy! Pychota! Zaraz się porządnie najem! Aż mi burczy w brzuchu! Zapowiada się uczta! Przepyszne! I cała dieta na nic! Ha? O nie! A masz! Ha! Trafiony! To było poniżej pasa! Sam tego chciałeś! Chłopaki! Co jest, stary? To ten? Brać go! Co do? O nie! Nie! Spędzi mnie, mamo! Nie mogę przestać się drapać! Pomóż! Niech pomyślę. Już wiem. Wystarczy ta łyżka. To powinno pomóc. Muszę ją spłukać wodą, ale koniecznie ciepłą. Łyżka musi być gorąca. To powinno ukoić spędzenie. Oby! Proszę, kochanie. Od razu lepiej. Jaka ulga! Dzięki, mamo! Nie ma za co. Wspaniała pogoda. Tutaj będzie dobre miejsce. Rozłożę nam kocyk. Wow! Spójrz tylko, jak pięknie. Od razu idę do wody. No, jeszcze tylko parę rzeczy i będzie można legnąć. Kwa, kwa, maluszku. Jasmine? Jasmine? Ha? Ani mi się waż wchodzić do wody! Nie! No to lecę! Nie, stój! Ani kroku dalej! Pomocy, ratunku, Supermanie, Spidermanie! Nie pozwolę na to! A, już wiem! Jasmine, weź to! O, teraz mogę iść się kąpać! Zaraz! Nie, moje kółko! Batmanie, ratuj! To chyba nie jest najlepszy pomysł. Och, dobrze, że zabraliśmy makaron. Hej, Jasmine, a co jeśli... To na nic, niech mi ktoś pomoże. Nie, to też nie. Jasmine, skarbie, wracaj tu. Ale będzie ekstra. Zatrzymaj się, natychmiast, no już. Zawsze musisz mi popsuć zabawę. Ja się po prostu o ciebie martwię. No nie smuć się, kochana. Zostaw mnie. Chyba się obraziła. Chwila, mam pewien pomysł. Zaraz wszystko naprawię. Dobrze, że mam tutaj łopatkę. Muszę wykopać nią dziurę, ale charówka. Teraz wyłożę ją tą plastikową płachtą, a na wierzch naleję wody. Czeka mnie trochę pracy. No, tyle chyba wystarczy. No mały, próba generalna. Masz tu kumpli do zabawy. Jasmine, zobacz. To twój prywatny basen. Prywatny basen? Wow, ale super. Dzięki, tato. Jest ekstra. Ale fajnie. No to idę się poopalać. Pijcie, pijcie. Musicie być dobrze nawodniony. Aha, proszę to dla ciebie. W sensie dla nas. Będzie super. Wow, ale czad. Roczna podróż po świecie. Będzie wspaniale. Zaraz, powiedziałaś roczna? No, tak. Pokaż to. Nie mogę wyjechać na cały rok. To niewykonalne. Co z moimi roślinkami?
Żartujesz sobie? Nigdy was nie opuszczę! On kocha te swoje badyle bardziej niż mnie! Uhu! Dobra nutka! Och, naprawdę musiałeś brać je ze sobą? Auć! Na co ja w ogóle liczę? Spójrz na te posągi! Zrobię fotkę! Potrzymaj! Wow! Niewiarygodne! Zobacz tam! Nic nie widzę przez te krzaki! Uch! Chris, czy moglibyśmy choć tutaj spędzić czas w romantyczny sposób? Romantyzm to stare dzieje! Oto państwa desery. Nawet nie mogę postawić talerza na stole. To jakiś absurd! Nie ma mowy! Chyba w takim razie nici z naszej wycieczki. Chyba że... Potrzebna mi będzie pusta butelka plastikowa. Zrobię dziurkę w nakrętce i zakręcę nią butelkę. Przyda się też patyczek higieniczny. Odetnę jeden z końców i wetknę go przez otwór w nakrętce. To jeszcze nie koniec. Muszę przyłożyć patyczek szaszłykowy do butelki i owinąć ją taśmą klejącą. O to właśnie chodziło. Jesteś taka piękna! Co to? Czy to będzie podlewać moje roślinki? Genialne! Możemy teraz jechać na wakacje? Taksówka już czeka. Chwileczkę! W drogę! Różowy czy niebieski? Jednak różowy. Dobry wybór. Przepyszne jedzonko. O nie! Uff, mam jeszcze chwilę. Lepiej wszystko przygotuję. Wygląda cudownie. To będzie idealna randka. O nie! Sio! Wredne liście! To się mogło naprawdę źle skończyć. Zmiataj stąd! O! Mój oddech! Uch! Przydałaby się miętówka albo spięć. Jasmine, jesteś już! Hej, Chris! Witaj, usiądź! Ale gorąco! Tak, niezły upał! Brzoskwinkę? A może truskaweczkę? Spokojnie, dzięki. Cieszę się, że udało nam się spotkać. Miło będzie spędzić wspólnie ten czas. Pobyć ze sobą, wiesz. No i miałeś świetny pomysł z tym piknikiem. Pomyślałem, że będzie całkiem romantycznie. O, czekolada, moja ulubiona. Mogę trochę? Ach tak, czekolada, proszę. Pozwól. Jesteś taki kochany. Wiem. Chris? Hej! Przepraszam, już otwieram. Rozpuściła się, niedobrze. Wszystko wyjaśnię, to nie moja wina. Z nami koniec. Jasmine, nie! To przez słońce. Nie przejmuj się. Mam tu małe widełki. Mogę nabić na nie truskawkę i zamoczyć ją w czekoladzie. Wygląda apetycznie. Proszę, spróbuj sam. O! Wspaniałe. Zupełnie jak ty. No nie, nie wierzę w to, co widzę. No co, ja się tak pakuję. Wielkie rzeczy. Niech ci będzie. Ja tam wolę porządeczek. Ach, trzeba będzie to trochę upchać. Nie chcę się zamknąć. Mówiłem ci. I co teraz? Może spakuj się jak normalna osoba. Ach, prawie bym zapomniał. Zaraz wracam. No nic. Będę musiała zacząć od nowa. Wezmę inny plecak. Muszę tylko dobrze wszystko upchać. Co? Tego plecaka już raczej nie użyję. Ach. Zaraz. A może by tak wziąć plecak Chrisa? Jest całkiem ładny. Muszę działać szybko. Wywalę jego rzeczy na zewnątrz. To wszystko, co spakował? Dobra, zacznijmy od nowa. Od razu lepiej. Na pewno biorę kapelusz. Co ty wyprawiasz? Pakuję się. Wciąż? Dobra. Pomogę ci. Połóż koszulkę na płasko. Na nią idzie ręcznik. Majtki i skarpetki po obu stronach. Teraz zwiń wszystko w rulon. Tylko upewnij się, że jest ciasno i wywróć skarpety po obu stronach. W ten sposób. Przy
zawsze trzymają wszystko w jednym miejscu. No i zaoszczędzisz dzięki temu miejsce. Widzisz? W sumie to nie głupi pomysł. Ale proste! Świetnie! Brawo! Wow! Ale ci to idzie! Wszystko się zmieściło! Gdybym tylko wiedziała o tym wcześniej! Dzięki! Nie ma za co! Okej, to chodźmy! Jasne! O! Mój plecak! Jasmine! Patrzcie na to! Lata badań! Dzieło mojego życia! Niesamowite! Już prawie koniec! Potrzebuję kilku pomiarów! Okej, jestem gotowy! Zaczynajmy! Nie znoszę, gdy to się dzieje! A to co? Wow! Krycie! Hej, fajnie wyglądam! No cześć! Wow! Zadziałało! Ups! Co jeszcze się wydarzy? Gdzie jestem? Poważnie? Tego się nie spodziewałem! Przynajmniej mam pieniądze! Ach tak! Chwila! O! Co jest grane? Ale wielki pająk! Hej, całkiem tu ładnie! O, cóż za ogromny diament! Myślę, że mi się tu spodoba! Hej, piękny uśmiech! Jest pan uroczy? Możemy? Flirciarz z pana? Może pani przestać? Potrzebuję strzykawki. Nie ma mowy. Kasa? Trzeba było tak od razu. Wezmę to. To wszystko zmienia? Serio? Proszę spojrzeć. Wow, ale błyszczą. Przymierzmy je. O, cudowne. Wow, ale rażą. Czas na kolację. Szef kuchni serwuje dziś ramen. Mój ulubiony. Pachnie wspaniale. Au! Mój ząb. Auć. No to czeka mnie wizyta u dentysty. O, źle to wygląda. Jest niebezpieczny. O, hej. Auć. Okej, nie będzie tak źle. Kto następny? Ja! Fuj, fatalna sprawa. To będzie kosztować? Mam to! Nie mogę tego przyjąć, przykro mi. I co ja teraz zrobię? Wow, patrzcie na to! Mam pomysł! Oto mój hollywoodzki uśmiech! Okej, ważne, że pani się podoba. Chciałabym takie buty. Są teraz w modzie. Wszystko byłoby lepsze od tych staroci. Są totalnie nie na czasie. Hej! Co tam masz? Próbuję znaleźć jakieś skarpetki. Te się nie nadają. Co jeszcze tu mamy? O, te są śmieszne. Skoro tak sądzisz... Tak, wybieram je. Jest nieźle. Okej, chodźmy. Chwileczkę. Wpadłam na pewien pomysł. Użyję ich. Jednak będę miała kozaki. Nałożę skarpetkę na but. A teraz ją podciągnę. Zrobię dziurę na obcas. Bułka z masłem. Wyglądają super. Dalej, idziemy! Wow, piękne buty! Wspaniałe! Wiem, możemy już iść. Co to? Ale ekscytujące! Wow, zaproszenie! Co mam włożyć? Może jakoś inaczej? Niezła zabawa. Luźne, ale urocze. Ten styl wygrywa. Muszę mieć naszyjnik.
pewno mam coś w szkatułce. Pająk? I tyle? Przynajmniej masz tu przytulnie. Hej, Jasmine! Co słychać? Patrz na to! Niezłe, co? Wow! Jest prawdziwy? Co ty? Nienawidzę igieł. Użyłem markera. Narysujesz mi naszyjnik? Jasne! To będzie sztos. Jeszcze jakiś kamień. O, klasa! Nie ruszaj się. Łaskoczę. Już. Wow! Wyszło świetnie. Chcesz pójść ze mną? O, kocham imprezy. Co to jest? Od fana, tak? Zaproszenie. Brzmi spoko. Wzywałaś mnie? Pomóc w czymś? Jest impreza. Muszę dobrze wyglądać. Skarbie, ty zawsze dobrze wyglądasz, ale do dzieła. Wiem, co robić. Najpierw kilka pomiarów. Teraz mogę tworzyć. Zaczynajmy! Kręci mi się w głowie i gotowe! Wyglądasz jak dzieło sztuki. A gdzie biżuteria? Nie mogę się tak pokazać. Mam małego asa w rękawie. Elegancja, klasa i piękno. Nie! A może coś złotego? Ups, mój zegarek. Co ty na to? Poważnie? Nie będzie łatwo. Już wiem. Wezmę to. Hej, zapłać. Sorki. Tak lepiej. I jak? Uwielbiam diamenty. Czuję się w nich naturalnie. Proszę, zasłużyłeś. Kocham tę robotę. Pa! Świetna impreza! Ten utwór wymiata. Skoro jesteś tu... Nic nie rozumiem. Aha, kelner? Dobry wieczór, pani. Nie. Nie mam ochoty na nic z karty. Pokażę coś panu. Chcę to. Dobrze? O, oczywiście. Zaraz wracam. Mogłem wziąć kurtkę. Chwila, homary żyją na biegunie. Uff, ciepło tu. Muszę się schłodzić. Okej. Homary! Nie! Jestem bez formy! Aha! Tu go dostanę! Mam cię! Co tak długo? Proszę bardzo! Smacznego! Mogę to zaakceptować! Uff! Co za ulga! Ale mam dzisiaj wenę, szczypta przypraw. Trochę sosu. Teraz wymieszam. Ładnie pachnie. Pora zadbać o nastrój. Ma być idealnie. Miła kolacja dla dwojga. Nic nie robi takiego nastroju jak świece. Przydadzą się też sztućce. Wypoleruję je. Tak lepiej. To chyba wszystko. Jazz! Chwila. Jeszcze jedna sprawa. No i pięknie. Jasmine! Niespodzianka. O co tu chodzi? Pozwól. Danie dnia. Ramen! Nie musiałeś. Wygląda pysznie. Idealny. Ty jesteś idealna?
Zgłodniałem przez to gotowanie. Pyszny ten ramen. Wyrazy uznania dla szefa kuchni. Uff, zdążyłem. Jak fryzurka? Pusty wazon? Trzeba załatwić jakieś kwiatki. I od razu robi się romantycznie. Cześć, Justin. To dla mnie? Hej, Gabi. Tak, podobają ci się? Zamówimy coś? Ha? Co? Co się dzieje? O, klienci. Co dla państwa? Dwie kawy, dużą butelkę wody i dwie pizze. Świetny wybór. Zaraz wszystko przyniosę. Wyglądasz zjawiskowo. Jest idealnie. Zaraz, coś tu nie gra. Hehe, pora coś przekąsić. Na koszt firmy. O, cola. Zaraz wracam. Co? Justin! Chętnie się poczęstuję. Tym też. Dobry. Płacisz? Czy idziesz na dołek? Wybór jest twój. Skoro tak stawiasz sprawę, to ja już sobie pójdę. I nie zapraszamy ponownie. O nie, Gabi! Przepraszam cię, musiałem do toalety. Co? Gabi? Gdzieś ty był? Zabieraj te głupie kwiaty. Gabi, nie! Wszystko wytłumaczę, spójrz! Jesteś super bohaterem? Wow, weź je! O, jesteś kochana! Kelner! Czuję się wspaniale! Hej, Gabi, chcesz trochę waty? Wow, to dla mnie? Dla ciebie wszystko, Gabi! O, dzięki! O, nie, dzięki! Co to miało być? Ale dzień! Lepiej już chyba być nie może. Ach, jak przyjemnie. Jesteście wszyscy tacy mili. Jest przepyszna. Zaraz. Co jest? Gdzie moje okulary? Co do... Wszędzie pajęczyna! Ale bałagan! Teraz już na pewno nie zasnę. Chociaż... Mam pomysł. W końcu na zbirach to działa. Okej, teraz mogę smacznie spać. No tak, okulary. Ach, od razu lepiej. Nie ma mowy. Zabieraj to ode mnie. Czemu nie? Nie bój się! Trzymam cię! Mój bohaterze! Uratowałeś mnie! To w końcu moja praca! Narka! Co za dzień! Nie chciał się skończyć! Muszę odpocząć! Padam z nóg! Ach! O, ciekawe co dają w telewizji! Tylko nie to! Mamy dla was fantastyczny przepis! Wsypcie płatki do miski, a teraz dolejcie mleka! Szaleństwo! Zaufajcie mi! Spodoba wam się! Wygląda apetycznie! Będziecie zachwyceni! Spróbujcie sami, już teraz! W sumie to coś bym zjadł. Już wiem. Poproszę tę miskę. Jest to proste i... Gdzie moja miska? Tego mi było trzeba. Miała rację. I co mam teraz zrobić? Mam dla was coś jeszcze. Potrzebne nam będą pyszne ciasteczka. Zjadłbym coś jeszcze. O! Te ciasteczka są miękkie w środku i chrupiące na zewnątrz. To idealna przekąska. Zaraz się przekonamy. Najlepiej popić je szklanką. Znowu? Wyglądają super.
Mam nawiedzoną kuchnię, czy co? Zaraz, to ty powinnam była się domyślić. Poczekaj tylko, nie żartuję. He? Co to było? Hej, ty jesteś z tego programu. Oddawaj ciastka, ale już, dawaj je. Aleś ty niemiła. Następnym razem nie będę taka wyrozumiała. Wróciłam. Gotowi na kolejne przepisy? Chyba nie macie jeszcze dość słodyczy. Idealna przekąska dla całej rodziny. A ciebie mam na oku, pajęczaku. Mają puszyste nadzienie. Chyba mam nowego wroga. Ale ta gra jest świetna. O, moja śliczna Gabi. Sprawię jej małą przyjemność. Już wiem. O, ktoś dzwoni. Halo? Chciałbym zamówić bukiet dla mojej ukochanej. Bukiet? Jasne. Róże? Żaden problem. Okej, gotowe. W drogę. A to ciekawe. Przepraszam, czy ty jesteś Gabi? Tak, a co? To dla ciebie. Wow. Miłego dzionka. Jest jakaś kartka. O, jak słodko. Jest taki kochany. Prawdziwa ze mnie szczęściara. I te róże, takie piękne. Szkoła jest do bani. Żebyś wiedział, ziomek. Ej, patrz tam. Pokażmy jej. Hej, co tam, kujonko? Ładne kwiatki. Naprawdę śliczne. I tak ładnie pachną. Ja tylko żartowałam. Nie cierpię badyli. Tak, tak, ja też. O, ten różowy jest bardzo ładny. Znaczy, głupi jak nie wiem co. Że niby jakaś wpinka do koszuli, czy co? Twój chłopak ci je wysłał? Ale siara. Właśnie, siara. Co? Gabi potrzebuje pomocy. Hej, zostawcie ją. No proszę, kolejny nerd. Oddaj jej kwiatki. Ładna piżama. Serio, wygląda na Milusią. No to się doigrałeś. Hej, daj spokój, ziomek. Tylko żartowałem. Chris, spadam stąd. Czyżby? Brawo, kochanie. Nie cierpię pająków. Nikt nie będzie zadzierał z Gabi. Wszystko w porządku? Byłeś wspaniały. Chodźmy. Nana! To jakaś nowoczesna sztuka? Proszę. Jesteś taki szarmancki. Wow, widziałaś? To był bardzo miły dzień. Nie wierzę. Justin, Justin! Mogę dostać autograf? Zaczekaj chwileczkę, skarbie. Proszę. Jestem twoją wielką fanką. O rany. Oto wyniki waszych testów. Brawo, Justin. Gotowy? Raz, dwa, trzy. Wow, ale super! Ja chyba oblałam. Kompletna klapa. To tylko jedna ocena, kochanie. Nie przejmuj się. Hej, wódka. Przepraszam, uśmiech. Ale ekstra. Tylko nie sknąć kadru. Trzymaj. Dzięki. Pasujemy do siebie. Dzięki, Justin. Żaden problem. Zawsze miło poznać fanki. Pa! Co miał znaczyć ten flirt? A, już wiem. Zrobimy sobie lekcję chemii. Może też zostanę superbohaterką? Ale od czego by to zacząć? O, żaba. Hej, maluszku. Zbyt oślizgła. Coś innego. O, co tutaj mamy? Pająki! Jaki wielgachny! Nie, zbyt obrzydliwe. Musi coś tu być. Węże! Spokojnie, dam radę. Aj! Hej, no gryź! Świetnie, wegetarianin mi się trafił. To na nic. O, magiczne eliksiry! Jakie kolorowe! Tylko który wybrać? Kotek! Niech będzie! Okej, próbujemy! Na zdrowie! Gabi? Nie! Okropne! No to teraz czekamy. Co to było? Kółeczek!
ohyda! Coś ty zrobiła? O, hej, skarbie! Nie musisz tego robić! Chodź, zabieram cię stąd! Ale moje supermoce! Usiądź! Co ty wyprawiasz? Ja też chcę być lubiana i mieć supermoce! Już wiem! Potrzebujemy tego! Co? Zaufaj mi! A, już chyba rozumiem! Ale fajnie! Prawie gotowe! Ja latam! Patrz, Justin! Ja też mam supermoce! Spójrz, ile powiadomień! Ojej! Sława! Ludzie mnie uwielbiają! Ale nie tak mocno jak ja! Czasem wydaje nam się, że życie byłoby prostsze, gdybyśmy mieli supermoce. Jednak każdy pogromca łotrów musi się mierzyć z własnymi bolączkami. A jakie moce wy byście chcieli mieć i dlaczego? Piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie pokazać tego filmiku swoim znajomym i subskrybujcie nasz kanał, by niczego nie przegapić.